godzina 5:30. We're going to Paris. Czy ja kiedyś przestanę być starym lotniskowym? Ja się już stresuję. Najlepiej tam przyjechać 3 godziny przed. Udało się, jesteśmy po odprawie. Oczywiście stara pani kara musiała akcję odwalić. Przekroczyłam limit walizki. Musiała zgubić 200 zł. Ale sorry, moje outfity paryskie są warte wszystkich pieniędzy. Dojechały i check in. Jak to too long? Nie mogę nacisnąć. A, nail is too long, to daj, ci pomogę. Ooo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 o
La Volt. A wzięłaś płyny do mycia? A, nie. Tu pomyślałaś tak jak ja. Because I'm gonna get wasted. Can you fuck me up? Yes, bitch. Yes, give me, blow me a kiss, blow me a kiss. Girl, Oh, Coca-Cola. The same brain. Mamy problem pod tytułem nie ma nigdzie fish and chips, a mamy mega ochotę i chodzimy od pół godziny i szukamy od restauracji do restauracji fish and chips, żeby nie kosztowało przy okazji 30 euro. Może tu? Jest manifesting w tym momencie. Somehow, w momencie jak nagrywałyśmy, że manifestujemy fish and chips, to zaraz... Nie jest somehow. Ja to zrobiłam celowo i się udało. Dosłownie. My jesteśmy razem... Too powerful. No, naprawdę, bo to jest... Dzisiaj cały dzień mamy jakieś sytuacje, że Lucky Girl Syndrome, że rzecz, która normalnie by wyszła totalnie chujowo i by się nie udała, albo jakaś zrządzenie losu by nie wyszło. Opóźnił nam się samolot, miałyśmy wylecieć o 6.40, wylądować 9.15, a check-in w Airbnb miałyśmy dopiero o 13.00. A opóźnił się tak samolot, że byłyśmy centralnie o 13.00 pod Airbnb. Mieszkamy w tak przepięknej okolicy, jest to dosłownie wszystko, o czym sobie wymarzymy. W samym centrum. Oprócz fish and chips do tej pory, ale są. No dosłownie naprzeciwko naszej ulicy mamy fish and chips i jeszcze mamy taki widok. Day 2! Birthday breakfast! Avocado toast! Jesteśmy właśnie w hotelu Costes, którym jest mega fancy hotelem i mega drogim. I przyszliśmy sobie na kawę i siedzimy. I właśnie dostałyśmy lody truskawkowe z takim tutaj czymś, jakieś, to są chyba orzechy. Ale najśmieszniejsze jest to, że my tego nie zamawiałyśmy. Także może jakiś cichy wielbiciel albo... No nie wiem, nie wydaje mi się, żeby tak rozdawali. No myślę, że jakby ktoś nam to zamówił, to by powiedzieli, że... From someone. Complimentary from someone. Ja tego nie jem? Bo dlaczego? To ja zapłacę, weź. Oni po prostu nawet tutaj wiedzą, że ja mam urodziny dzisiaj. Naprawdę tak pomyślałam, że to mnie na urodziny dzisiaj. Ale nikt nie mówił. Powinniśmy. Jaka to jest konsystencja? Tak, taka strasznie gruszkowata z takiego lodu jakby, ale te lody nie wiem. Taki sorbet, ale, ale lody. Lucky Girl Syndrome. Working again. Uwaga, robimy... Czegoś się nauczyłam przez 21 lat życia. Mamy już
3 czy 4. Nie każdy będzie w stosunku do ciebie taki, jak ty jesteś do niego, w sensie, że każdy będzie miał takie same intencje, każdy ma inne podejście do innych ludzi. Że nie zawsze to, że ty dajesz komuś 100%, znaczy, że ktoś da 100% tobie. A ja miałam z tym straszny problem w takim oczekiwaniu, że jeżeli ja jestem dobra, to wszyscy inni dookoła też są dobrzy, a później się okazywało inaczej. Faceci zawsze wracają. Zawsze. Zawsze. Przez 21 lat życia nie było, żebym kogoś miała, by z kimś się spotykała, kto by nigdy nie wrócił, więc oni zawsze wracają. Żeby się realizować i nie patrzeć nigdy do tyłu względem takim, że kiedyś coś było cringe'owe, albo generalnie żałować jakichś swoich przeżyć przeszłych, albo to, jaka kiedyś byłam i tak dalej, w pryzmacie tego, to tworzy wszystko, jaka jestem teraz, że wszystkie jakieś doświadczenia i to, co kiedyś robiłam, i jak mój content kiedyś nawet wyglądał, że wszystko doprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem teraz. Trzeba ufać procesowi w kontekście wyprowadzki do Warszawy, żeby podejmować ryzyko. Nawet jak cię na to nie stać, to dobrze jest położyć się czasem w sytuacji bardzo niekomfortowej, rzucić się na głęboką wodę. Jeżeli już jesteś w tej niekomfortowej sytuacji, to musisz zrobić wszystko, żeby ci wyszło. Wtedy musisz coś wymyślić. W kontekście przyjaźni. My wszyscy są przeznaczeni na całe życie. Są jakąś lekcją, żeby wyciągać lekcje i na wszystko patrzeć jako możliwość do rozwoju. Mimo, że boli, mimo, że płacz, mimo, że coś, to wszystko to jest jednak po coś i się mega nauczyłam tego, żeby patrzeć na jakieś złe sytuacje jako po prostu koniec świata. I'm gonna cry for the rest of my life. Żeby przyspieszyć ten proces i po prostu zobaczyć, że okej, czemu coś nie wyszło, czemu się tak stało i szukać tak naprawdę, drążyć ten temat pod względem tak, co z tego mogę mieć, nawet jak nic z tego nie mam. Że faceci jednak nie są tacy źli, uwaga, nie w moim stylu, ale zrozumiałam, jak dużo jest w podejściu do tego, jak bardzo to, jak sama ze sobą żyjesz i jaką masz sama ze sobą relację, wpływa wcześniejsze traumy, doznania, przeżycia, wpływają na to, jakie masz nastawienie. Jak byłam w mojej erze I Hate Men, byłam po prostu po złamanym sercu, po rozstaniu, ale można mieć z tego fan, czy trzeba czasem sobie dać. Tak jak my teraz. Dziękuję. Widzisz coś ty? No, siebie. Wariata. It's amazing to be here, no? Kocham, że masz na tym bucie to oparte. Oh my gosh, wait. Idziemy właśnie do muzeum, do Moneta i oczywiście droga zagubiona została, więc musimy się wracać. Ale byliśmy na kawce, już jesteśmy po śniadanku i mamy po prostu turist moment. Po muzeach się dzisiaj szlajamy, wszystko w okolicach Luwru. Jeszcze idziemy do jakiegoś pałacu, w którym też jest muzeum. Jakiś obiadek, jakieś coś. Outfit check. Czy wy widzicie, jak Ula się pięknie ubiera? Ula ma po prostu każdego dnia outfit on point. Milion pieces i z tego się staje outfit. A ja po prostu... Look at you, bitch! Basic, bitch! If this is basic, I wanna be basic. That's like that, that's for me! Jestem Luki. Maja, podaj torbę. Futerko? Wszystko. Najedzone, można... Można zwiedzać dalej. Idziemy do Petit Palace. Że na większości momentów na vlogu ja chyba mówię śpiewając. No bo masz humor, tak, śpiewając. Prawda. Men used to build stuff like that, now they all wanna do it DJ. Złoty związek. Mój dom letniskowy, ale jest w remoncie. A dzisiaj do mnie idziemy, no dobra. Trochę nie pojedziemy, ale następnie zapraszam. No dobra, to dzisiaj do mnie. Myślałam nad Hamptons, ale mówię, no może w Paryżu będzie lepiej. No, urodzinowo bardziej. Hamptons to tak, żeby zniknąć, no. Hamptons na zimę. Znaleźliśmy kolejny autoportret z dnia jutrzejszego.
jak wrócimy z imprezy. When I'm with you. When I'm not with you. Friday night. Skipnęłyśmy clubbing i melanż i siedzimy sobie przy Louvre i obok nas wieża Eiffla. Przyjaciele. Patrzcie, ktoś miał rodzinę. How cute. Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Nie chcę wracać do domu! Ja też nie chcę, jutro mamy ostatni dzień. Ale ja dzisiaj nie chcę wracać do domu. Ej, dosłownie 3 dni temu stałyśmy w tym samym miejscu i byłyśmy odjebane w sukienkę. Szmula piękna. Po prostu Hollywood glam. I today outfits. Gdzie jest? Bonjour, bonsoir. Hello. Sorry, do you have Bluetooth or music, Spotify, YouTube, anything? No. Lekko inteligentne. No ale piłkarze nie kradną, nie wymuszają haraczy, nie zabijają. A pani znowu o pracy. Can we have a cigarette? But one, just one. Oh. Oh. Thank you. Spróbuj wisienka. You will like it. Dostałyśmy róże od naszych zaprzyjaźnionych kelnerów. Bye, bye! Ale kochani! Dostałyśmy róże od naszych kelnerów. Opłaca się wpierdalać fish and chips every single fucking day. W restauracji, w którym jadłyśmy fish and chips, w której widzieliście, jak manifestowałeś fish and chips. Zaprzyjaźniłyśmy się ze wszystkimi w ogóle kelnerami. After party in the restaurant. I dostałyśmy róże. I idziemy teraz po śniadanku do Wild and the Moon, bo się zesram, jak nie wybiję chociaż raz z tego smoothie. A mają pyszne szyciki, healthy. Ostatni dzień, to już jest koniec, nie ma już nic. A razem z wyjazdem nasza znajomość. Tak, już się więcej nie spotkamy. Znowu będą ludzie pisać, że znowu sobie koleżankę zmieniłam. How dare she make friends and meet people? Jesteśmy właśnie w Krakowie na Kazimierzu przy Okrąglaku. Szczerze, tam się po prostu położyła w jakimś parku z kocyczkiem, z jakimś dobrym piczkiem. I poleżała i pokontemplowała. O, otwarte, alleluja. Tutaj, that's the place. Życie jest piękne, kiedy masz tyle różnych zajebistych smoothies. Zapłaciłam 16 euro za 2, nawet nie pół litrowe, jakieś soczki cold press. Ja już jestem palcia. Jezus. Stella.